Dziś Miejski Dom Kultury w Częstochowie w studiu Radioaktywni, tak? Tak jest. Czyli nic się nie zmieniło w nazwie? W nazwie się nic nie zmieniło nadal. Myślę, że się już więcej nie zmieni. Raczej nie. Gościmy u Adama Celińskiego. No i takie no pierwsze pytanie. Częstochowianin? Jak najbardziej, w 100%. Tak? Tak jest. Z dziada pradziada? Może częściowo z dziada pradziada. Moja mama gdzieś tam pochodzi ze wschodu, ale w zasadzie mogę powiedzieć, że jestem częstochowianinem. Pytam wszystkich o takie konfiguracje rodzinne. W rodzinie muzycy byli? Ojciec trochę muzykował, ale to tak można marginalnie potraktować. Aha. Czyli jak gdyby tą pasję muzyczną rodzina Celińskich zaczyna od ciebie, tak? Tak myślę, że tak można powiedzieć. Powiem, że syn, syn też chodzi do szkoły muzycznej, tak. No dobrze. Adamie, my się znamy kilkanaście lat. Myślę, że więcej niż kilkanaście. No, kilkadziesiąt się już nazbiera. Spotkaliśmy się przy okazji właśnie muzyki, no bo ja ciebie doskonale kojarzę jako frontmana częstowskiej kapeli Crazy Grass, gdzie śpiewałeś i grałeś na harmonijce, tak? No tak, tak. To stare czasy bardzo. Bardzo, no. Nie wiem, czy ktokolwiek to jeszcze pamięta. No ale to było tak, że pierw była muzyka, a później było to? Studio, tak, tak. Najpierw była muzyka, a to jakby wyniknęło z muzyki, z potrzeby rejestracji własnych dokonań i w zasadzie na początku miało być to tylko i wyłącznie na użytek własny, a później się to przerodziło w pasję i jakby w pracę z ludźmi z zewnątrz. Studio, w którym się znajdujemy, jest imponujące. Jestem pod wielkim wrażeniem, ponieważ pamiętam dawne czasy, jak się schodziło do piwnicy Radiofon przy ulicy Sobieskiego w Częstochowie i tam była taka mała kliteczka obwieszona czarnymi płótnami i ty tam siedziałeś i coś nagrywałeś. No, powiedz mi, czy to studio to jest budowane specjalnie pod studio, czy...? No tak, od początku zostało zaprojektowane jako studio, a przy okazji na górze dobudowałem sobie mieszkanie. Czyli można powiedzieć, że mieszkasz w pracy. Tak, tak jest. Dokładnie tak to wygląda. Czyli odpada ci jedna rzecz, do pracy się nie spóźnisz. No, to nie jest powiedziane, że no się nie spóźnię, natomiast schodzę w niej w kapciach. Schodzę do pracy w kapciach. Gratuluję. Adamie, ile to już jest lat twojej realizacji dźwięku? No, to by trzeba policzyć od 96 roku. No to już wychodzi nam 21 lat. 21 lat nagrywasz muzykę. Wiadomo, że to jest szmat czasu, ale jeżeli miałbyś powiedzieć, nie wiem czy się da, zespoły czy muzycy, z których jesteś tak, no, że na przykład no, chciałbyś się pochwalić, że ja to nagrywałem tego albo tych, to co byś powiedział? O, wiesz, tego jest bardzo dużo, ciężko by się było tym wszystkim chwalić, no, no... Taka najbardziej znana rzecz to oczywiście Zakopower, płyta Boso, którą nagrywałem, za którą dostałem nominację do Fryderyka. Fryderyka co prawda nie dostałem, była tylko nominacja, ale zawsze coś. No co jeszcze? No, było tego naprawdę bardzo dużo, aż jest mi ciężko spamiętać. Musiałbym, nie wiem, zajrzeć do jakiegoś notatnika i przypomnieć sobie po prostu to wszystko. No oczywiście takie legendarne rzeczy jak Paktofonika, która też była u mnie robiona, wszystkie rzeczy, miksowana konkretnie, ponieważ chłopcy sami sobie to nagrywali. No jest jeszcze tego bardzo dużo, naprawdę trudno to spamiętać, mnóstwo hip-hopu, mnóstwo żywej muzyki. No przez te 21 lat no, tych albumów, samych płyt się nazbierało około 250. 250 płyt jako realizator dźwięku? Tak. Mniej więcej coś koło tego. To jestem pod wrażeniem, czyli wychodzi 10 płyt rocznie. No coś koło tego. To jest taka, to jest mniej więcej taka średnia, to jest 10 płyt, to więcej się po prostu nie da zrobić. Nie da się więcej zrobić. Fizycznie. Z muzyką jako muzyk już się pożegnałeś? Zależy jak traktować jako muzyk. No jako muzyk czynny na scenie
czy się pożegnałem. Ja nie twierdzę, że na razie nie funkcjonuje, ale nie twierdzę, że nie spotkam się znowu na scenie z muzyką, ale no, jeżeli by traktować jako muzyk, no to również jakieś tam aranżacje dla ludzi sekcji smyczkowych, gdzieś do jakichś nagrań. No, jako muzyk, w zasadzie realizator muzyk to prawie jednoznaczne. No, realizator, tak. Dobry realizator niestety musi być muzykiem najpierw. Tak, czyli mamy tak, poza siedzeniem przy tym stole i nagrywaniem płyt, nagrywaniem muzyków, jeszcze od czasu do czasu stąd się ruszasz, prawda? Tak, zdecydowanie. Czyli jedziesz na jakąś trasę koncertową i kręcisz gałkami w... Tak jest. Koncerty, tak? Koncerty, tak. No ale wiem, że zupełnie przypadkowo się dowiedziałem przed chwilą, że jesteś nauczycielem akademickim i to już w ogóle mnie, to już mnie po prostu, powiedz, o co chodzi? No o co chodzi, jest w Częstochowie na Akademii Jana Długosza wydział, bardziej nie wydział, bo to jest przy fizyce, jest specjalizacja pod tytułem akustyka i realizacja dźwięku, no i studenci tutaj przychodzą się do mnie uczyć tegoż zawodu. Mm-hmm. Tutaj przyjeżdżają, muszą się kręcić tymi gałkami, muszą się słuchać. Ja mam takie pytanie, bo jak ja widzę ilość tych gałek, ilość tych przycisków, to krótko mówiąc jestem przerażony, bo tych urządzeń przeróżnych elektronicznych tutaj są całe ściany wręcz, można powiedzieć. No choćby jest tu. Troszkę, no jest. No bo technologia tak poszła do przodu, że jest. Czy ty jeszcze się w tej realizacji dźwięku dokształcasz, czy już nie? Raczej już na to nie mam czasu. Moje dokształcanie polega raczej na pracy ciągłej i tak to wygląda, szczerze mówiąc, tak to wygląda od początku funkcjonowania jakby studia, że wszystkiego się uczę pracując. Czyli kupując dodatkowy na przykład gadżet do studia, ty go podłączasz, urządzenie, które coś tam z tym dźwiękiem robi, ty je podłączasz i no, na bieżąco testujesz, co z niego można wyciągnąć, tak? No zazwyczaj jeżeli coś kupuję, to już to znam i wiem co z tym robić. Nie w ciemno. W ciemno raczej nie kupuję urządzeń najpierw. Bo to nie są tanie rzeczy. No niestety nie. Niestety wszystko jest kosztowne, ale no przez tyle lat jakoś się udało zebrać trochę tego sprzętu. Bo ogólnie jest takie przeświadczenie też czasami w reklamie, że wchodzi dziewczyna do studia, nie ma w ogóle głosu, realizator rusza gałkami i nagle słyszymy piękną piosenkę. Też jest takie przeświadczenie, że w tym show biznesie, szczególnie w muzyce popowej, z reguły no, ci wykonawcy średnio potrafią śpiewać. Jest w tym trochę prawdy, czy nie? No, nawet dosyć dużo. Dużo, nawet tak? Dosyć dużo, tak. No. To jest tak, że oczywiście są sprawni ludzie, którzy dobrze sobie radzą i ze śpiewaniem, i z muzykowaniem, no ale trafiają się od czasu do czasu takie, nazwałbym to perełki, z którymi trzeba dużo popracować, żeby przede wszystkim w komputerze, żeby to chciało w ogóle jakkolwiek zabrzmieć. No ale co, później występy na żywo, no to już playbacki, tak? Niekoniecznie. Na żywo pewne rzeczy dużo, jakby muzyka na żywo jakby zasłania dużo takich niedogodności i często na żywo nie słychać tego, co wielu tych mankamentów, które są na tym studiu, które słychać w studiu, dokładnie. Które wychodzą. No, poza tym ludzie troszeczkę inaczej odbierają też to, jak wiemy, 95% społeczeństwa ma pierwszy stopień muzykalnienia, czyli słyszą, kiedy gra muzyka. I no, ludzie po prostu nie wiedzą, że coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Jesteś pracoholikiem? Niestety chyba tak. Ile godzin dziennie spędzasz w pracy? Różnie bywa, bo oczywiście ponieważ mieszkam jakby w tym samym miejscu, gdzie pracuję, więc rodzinie też poświęcam dosyć dużo czasu, ale bywają takie momenty, że do 14, do 16 godzin na dobę się pracuje.
Jak terminy gonią, tak? Jak terminy gonią, jak jest taka potrzeba, no to, to się pracuje po prostu. Lubię Częstochowę, bo... Albo nie lubię Częstochowy, bo... Bardzo lubię Częstochowę, bo się w niej bardzo dobrze czuję. I gdziekolwiek wyjechałem poza Częstochowę, to czułem, że nie mogę oddychać. Wracałem do Częstochowy i zaczynałem z powrotem oddychać normalnie. Tak to bym określił. Aha, no to fajnie. Ale co, powietrze takie dobre, czy co? Mówię w przenośni takiej. Normalnie mi się żyje po prostu. Czuję, że jest to moje miejsce i nie czuję tutaj ciśnienia. Próbowałem mieszkać w dużych miastach, ale dla mnie było to za szybkie tempo, zbyt duży wyścig szczurów. Tutaj jest spokojnie. Jeszcze umieściłem się na wsi, nie tylko, że w mniejszym mieście, jakim jest Częstochowa, ale wyprowadziłem się na wieś. I teraz jest mi bardzo dobrze. No to fajnie. Cieszę się, że ci się udało, dlatego, bo no co tu dużo ukrywać, wykonywanie wolnego zawodu, jakim jest realizator nagrań, no to jest ciągła niewiadoma. Jesteś zdany tak naprawdę z jednej strony na łaskę swojego talentu, z drugiej na łaskę tych zespołów, które, czy tych ludzi, którzy zdecydują się wynająć ciebie, żeby zrealizować dany materiał, prawda? No tak to wygląda. Jak telefon dzwoni, to jest fajnie, a jak telefon nie dzwoni, to zaczynają się kłopoty, prawda? Bywają takie momenty, że chcę, żeby nie dzwonił. Aha, no to gratuluję. Bywają takie momenty, że chcę, żeby nie dzwonił, bo jest za dużo trochę. No ale to wtedy się po prostu jakby otrzyma na dalsze terminy, pewne prace. No dobrze, czego życzyć? Czego się tego, życzy? Właśnie, czego się życzy? Co się życzy? Tak, aktorowi, jak wychodzi na scenę, połamania nóg, prawda? No tak, tak. Czego się życzy realizatorom dźwięku? Jest szczerze mówiąc, takiego? Nie spotkałem się z tym. Nigdy w życiu, nie wiem, zerwania kabli? Ciężko powiedzieć. Może awarii prądu. Albo awarii prądu. Awarii prądu, dobrze. Bardzo dziękuję, że znalazłeś chwilę czasu w tym natłoku swoich zajęć. Gościem Ludzi Kultury był Adam Celiński. Dziękuję bardzo.